Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. Słuchajcie, jesteśmy w mieście. Troszeczkę musimy sobie pozwiedzać, to na pewno. Tu najemnicy są. Mamy jakiegoś maga wody. Poczekajcie, czy ja nie miałem iść do maga wody w mieście? Tak sobie przypominam, co Logbar tam mówił. Logbar. Jakoś tak. A swoją drogą, zobaczmy, co my jeszcze mamy. Ukochana córka. A, to Ezekiel. No dobra, ale... Ezekielowi nie byliśmy w stanie pomóc. Może jak wrócimy z miasta, to będziemy w stanie. Ostre jak brzytwa. Wygląda na to, że węglarze mają problem z rosnącą liczbą zębaczy. A czyli miejsce mamy tak. W sensie miejsce. Misję mamy w obozie Drwali, w Silbach. I w Igła w Stogusiana, czyli to odnalezienie Jorna. Kurna, no mało tych misji swoją drogą. No dobra, pogadajmy z tym, zobaczymy, co on nam powie. Witaj. Witaj. Witaj, młodzieńcze. Nazywam się Patracjan i jeśli tylko potrzebujesz z czymś pomocy, to chętnie ci jej udzielę. A myślałem, że Patrycjan, pobłogosław mnie. Co to daje? Pobłogosław mnie. Oczywiście, chłopcze. Adanosie, miej w opiece swoje dziecko. Pomagaj mu w zwalczaniu przeciwności i sprawiedliwie oceniaj jego uczynki. A jeśli pobłądzi, sprowadź go na dobrą drogę. Idź w pokoju, synu. I cyk, ma na plus jeden. Mogę tak w nieskończoność? Mnie. Oczywiście, chłop. A, nie, myślałem. Idź. Dobra, trudno. Dobra, i to zwiększysz moją magiczną moc. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Co nowego? Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Jesteśmy kapłanami Adanosa. Dbamy o utrzymanie równowagi na świecie oraz pomagamy potrzebującym, gdy tylko damy radę. Staramy się przy tym nie udzielać pomocy materialnych. Wolimy zapewniać ludziom uczciwą pracę, dbać o ich rozwój duchowy oraz sprowadzamy ich na dobrą ścieżkę, jeśli pobłądzą. No dobra, co nowego? Co nowego? Modlę się do Adanosa, by ta wojna jak najszybciej się skończyła. Słudzy Inosa i Beliara niestety nie potrafią pojąć, jak niszczycielskie są ich konflikty. No, nic dziwnego. Zawsze tak jest na wojnie. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Zwiększysz moją magiczną moc. Nie potrzebuję w sumie tego. Więc to olejmy. Ale ja bym chciał sobie... Przychodzisz modlić się do Adanosa? Zapomnij. On słucha tylko dobrych, pracowitych ludzi. Jeżeli chcesz kimś zostać w tym mieście, to musisz przede wszystkim pokazać to czynami. No dobra, dobra, spokojnie. Jezus, nawet nie można wejść do środka, bo już krzyczą. O, tu portal jakiś jest. Ej, fajnie to zaaranżowane. Tu się świeci, tam się świeci, tu się świeci. Dużo tych magów tu jest i widzę, że... A nie, nie z wszystkimi mogę pogadać, ale mamy regał na książki, a bardzo chętnie. Tu jest napisane coś o alchemii. Ej, nie, przepraszam, to w gotiku jedynce i dwójce chyba tak było. Albo w dwójce, albo w trójce. Albo w dwójce i w trójce, a w jedynce nie. Nie pamiętam, dajcie znać, jak pamiętacie, bo jestem ciekaw w sumie. Porządek rzeczy w świecie. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przeczyta. My dostaliśmy free expa, więc to się dla mnie liczy. Mamy regał na książki. Bardzo chętnie. Porażenie. Bardzo chętnie sobie z regału pozwijam rzeczy. Bo to są... To jest to, co... Woda święcona, woda. Obóz. Dobra, czekajcie. Najpierw regały na książki są nasze. Pergamin, bryła lodu. Dobra. Jest tu jeszcze jakiś regał na książki? Tu jest. Wiedza magiczna, krąg drugi, tom drugi. Tom drugi, drugi tom z trzech jest w opłakanym stanie. No dobra, tam w opłakanym, nie w opłakanym. Najważniejsze, żeby się przysłużył. Patrzmy jeszcze tutaj. Co my tu mamy? Czy free exp, czy coś innego? Nie, free exp. Tom drugi, porządek rzeczy w świecie. Dobra. I to jest kontynuacja jakby tamtego. Dobra, to pogadajmy sobie jeszcze z nimi. Laudus. Ej, ty. Witaj. Witaj. Witaj, chłopcze. Potrzebujesz pomocy duchowej? Rady? Jestem Laudus i chętnie ci ich udzielę. Dziękuję. O kurna. O kurna, pokaż mi swoje towary. O, zacznijmy od tego pokaż może. Pokaż mi swoje towary. Kostur. I tak, ten ma tu jakieś kostury. Dobrze wiedzi, swoją drogą drogie jak diabli. Obrażenia magiczne, penetracja pancerza. Okej.
Same magie nie są jakieś turbo drogie. Po 15, po... Dobra, 140. Czyli te sensowniejsze są drogie. Przyzwanie wilka 50. Akurat ten wilk był mega fajny, nie? Ten wilk był mega, mega fajny. Runa teleportacyjna do kapliczki Adanosa w mieście Archolos. Wiedza magiczna, krąg pierwszy, tom drugi, tom pierwszy. A ja mam tom trzeci już teraz tym sposobem chyba, nie? Mi się wydaje, czekaj, referencje. A nie, mam krąg pierwszy, krąg drugi. Czekaj, krąg pierwszy, tom pierwszy, krąg pierwszy, tom drugi. Krąg drugi, tom drugi. O kurwa, dobra, mam tyle rzeczy tu. Jezus. Tajniki run teleportacyjnych, to powinniśmy sobie chyba zrobić, słuchajcie. Karta praw, to się nie przyda. Nauka przypisywania zwojów. Ojojoj, no coś byśmy mogli tu pomyśleć. Zastanawiam się nad tą runą teleportacyjną, czy opłaca ją się nam kupować. Tak szczerze mówiąc. A i chciałem w dalszym ciągu podziękować Niewidzialnemu. Strasznie aktywny, bardzo mi się to podoba pod tą serią. I naprawdę jesteś mega pomocny, stary. Odnośnie tego zabójstwa, które zrobiliśmy w Silbach. No, niestety tego już nie cofniemy. Niestety tego już nie cofniemy. Ale się zastanawiam, czy to na pewno ma takie konsekwencje, bo ten wpis, który miałem tam, że zanotowano przestępstwo czy coś takiego, był w momencie, w którym my ukradliśmy, a nie było go w momencie, w którym tamtego żeśmy zaszlachtowali, więc to jest ciekawe, czy faktycznie coś tutaj się wydarzy na tej szali, czy faktycznie będzie tak, jak mówił nam Albin, czyli jeśli ktoś zostanie zamordowany, ale nie będzie na to świadków, to nie będą w stanie na tego udowodnić, bo jeśli tak, to byłoby super. Nie, to byłoby super, no bo tym sposobem, jakby wiecie, no jest in plus, no bo nikt nie widział, nikt nie słyszał. Więc to dobrze było tak zrobić. Chyba, no nie wiem, zobaczymy zresztą, jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości. A tymczasem powiedziano mi, że zajmujesz się runami. Powiedziano mi, że zajmujesz się runami. Dobrze, że przychodzisz z tym do mnie. Od wielu lat zajmuję się zbieraniem zaginionych run i sprowadzaniem ich do klasztoru. To święte przedmioty i nie powinny leżeć i gnić w ziemi. Za każdą runę dam ci kilka zwojów magicznych, zawierających to samo zaklęcie. Nie wiem, czy to jest na plus swoją drogą. Czemu runy można znaleźć w tak różnych miejscach? Nie, to bez sensu pytanie chyba. Chociaż może będę miał misję jakąś z tego. Dobra, zapytajmy. Czemu runy można znaleźć w tak różnych miejscach? Odpowiedź jest prosta. Magowie to też ludzie. Tak jak wszyscy padają ofiarami kradzieży, zdarza się też, że podczas zbierania ziół napadnie ich z zaskoczenia jakaś niebezpieczna bestia. Wiele run znaleźć również można w starych grobowcach. Zgodnie z tradycją magowie często byli z nimi chowani. Niektórzy traktują nawet runy jak ozdoby do domu i próbują je kolekcjonować. Chyba nie zdziwi mnie już żadne miejsce, gdzie znaleziono runę. Dobrze wiedzieć. Tak myślę, czy coś jeszcze możemy spytać. A co słychać w ogóle? Co słychać? Brakuje nam ludzi do pomocy ubogim, ale z łaską Adanosa trafimy do wszystkich, którzy jej najbardziej potrzebują. A, myślałem, że jakaś misja będzie z tym związana, no trudno. To możesz mi powiedzieć o Archolos? Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Pewnie niewiele ponad to, co już wiesz. To duża i piękna wyspa, stolica wschodniego archipelagu. Niestety, obfitująca również w wiele niebezpiecznych miejsc. Od wielu lat należy do królestwa Myrtany, ale zanim została podbita przez Maksyma Robarytę, zamieszkiwał ją lud Wolfzaka. A przynajmniej taką nazwę nadali mu historycy. Sami nazywali siebie inaczej. Tutejsza ludność uwielbia historię o Wolfzaku i jego synach. Ale ile jest w nich prawdy? Pewnie niewiele. Ciekawe. Ej, ale fajne jest to, że każda taka historyjka daje, w sensie każdy taki dialog daje nam jakiś rys historii o Archolos, nie? Jest naprawdę mega fajnie zrobione. Z nim możemy coś pogadać? Mam dużo spraw na... Tak myślałem. A ten tutaj, co czaruje cały czas, może on dla nas jakąś... On się uczy chyba run teleportacyjnych, jak mi się wydaje. Hej, ty. Witaj, magu. Co? Kto? O nie! Nie, 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 nie! Tylko nie to!
i cała praca na nic. Niech to. Ty, dlaczego mi przeszkodziłeś? Chciałem... Nie mogłeś poczekać 5 minut, aż skończę? Zmarnowałeś wiele godzin mojej pracy. Nie mówiąc już o materiałach potrzebnych do tego zaklęcia. To może ja sobie już pójdę. O nie, absolutnie. Tak łatwo się nie wywiniesz. Ty to spaprałeś i ty to naprawisz. Aha. A jeśli odmówię? To Roderich będzie miał nową gębę do wykarmienia w lochach. Już ja się o to postaram. Twoje groźby nie robią na mnie wrażenia. Twoje groźby nie robią na mnie wrażenia. Nie? A co powiesz na to? Spokojnie, wygrałeś. Wytłumacz mi, o co w tym wszystkim chodzi. W zasadzie nie zaszkodzi, jeśli będziesz wiedział odrobinę. Widzisz tę kać z wodą? Nie uszło to mojej uwadze. Za pomocą zaklęć. Próbuję zakląć wodę w idealną sferę. Wodę w idealną sferę? Chcę zrobić kulki z wody. Co? Woda dopasowuje się do kształtu naczynia, sama z siebie nie... W tym cały sens. Żeby nie było potrzebne żadne naczynie. Woda ma zachować swój kształt. Niezależnie, czy je dotykasz, czy nimi rzucasz. To chyba niemożliwe. To chyba niemożliwe. Dla magii nie ma rzeczy niemożliwych. I udałoby mi się, gdybyś nie przeszkadzał. Dlaczego nie zaczniesz od nowa? Do zaklęcia potrzebny jest przedmiot, dzięki któremu nadam wodzie odpowiedni kształt. Przerywając zaklęcie, sprawiłeś, że wszystkie moje perły rozpłynęły się w powietrzu. Dlaczego akurat perły? Dlaczego akurat perły? Bo mają kształt idealnej sfery. Już ci mówiłem. Dobrze rozumiem, że mam znaleźć dla ciebie perłę? Nie perłę, tylko perły! Zaklęcie ma małą skuteczność. Żeby mieć pewność, że otrzymamy chociaż jedną, musimy mieć minimum 8 sztuk. Dobrze, ile? Zrozumiałem. Gdzie ich szukać? Kup, znajdź, ukradnij, zabij kogoś. Nie wiem, masz przynieść mi 8 sztuk. Gdzie je znajdziesz? Nie bardzo mnie to obchodzi. W takim razie idę ich szukać. Do zobaczenia w przyszłym życiu w takim razie. Skoro mamy szukać aż 8 i nie wiadomo gdzie. No na pewno się przyda. Słuchajcie, czekajcie, ja sobie zapiszę tylko. Bo wiecie, troszkę czasu już minęła, nie zapisywaliśmy, żeby nie było lipy. O, ludzie się zebrali na modlitwę tutaj, ciekawe. Szukajcie wiedzy, byście mogli przekazać ją synom swoim. Ej, ale spoko smaczek, co? Jest wola moja. Że tak ludzie się zebrali i modlą się. Spoko. Naprawdę bardzo spoko. Jest tu ktoś w tym szynku? Dobry. O, Alice, czym się zajmujesz? Czym się zajmujesz? Jestem Alice i handluję różnymi różnościami. Od gratów z piwnicy, przez przedmioty znalezione na ulicy, aż po trofea zwierzęce. A propos, widziałeś już moją harpię? Jest bardzo przyjazna. Jeśli podejdziesz, nie powinna zacząć krzyczeć. Jaką harpię? Pokaż mi swoje towary. Dobra, zaraz sprawdzimy. Najpierw towary. Wow! 2 koła? Za każdym następny pierścień i amulet z Archolos plus... Premia do walki z kuszem. Obrona przed obuchami, premia do siły. Amulet zdrowia, zwinności, pancerza. To już mój topór. Ej, spoko. I widać, że tutaj naprawdę jest ogromny wybór tych rzeczy, nie? Ogromny wybór tych rzeczy. Tą drogą, może jestem w stanie jej coś sprzedać po jakiejś lepszej cenie. Tych rzeczy, które ja tu mam. Co ja tu mam? Złoty pierścień, jakiś puchar. Takie główienka raczej same mam. Bez większego szału. O, ale mamy te, mamy kły i tak dalej, tylko ja... Pokaż mi. Jej mogę sprzedać to tak od ręki za gównianą kwotę. Bez sensu trochę, żebym jej to sprzedawał w takim razie. Ty, faktycznie tu jest jakaś harpia. Harpia Alice. Co się z nią stało? Co jest? Dobra, tu coś dziwnego się dzieje. O! O! Mam nadzieję tylko, że tu nikogo nie ma na górze. Na razie nikogo nie widać. Ale też nie widać nic, co można ukraść, więc... Sobie tak włazimy i...
Ty, tu nic nie ma. Co z tego, że ja tu wlazłem? Chyba, że w tych workach coś będzie, no nie. No po co ja żem tu wlazł, skoro tu nic nie ma? Gra mnie strollowała. Ej, naprawdę, gra mnie strollowała. Tutaj nie ma żadnego tego. Łóżko tylko. No kuchenka fajnie. Ale to ona nam nic nie daje przecież, oprócz tego, że jest. W sensie możemy ugotować, ale to możemy gdzie indziej też ugotować. Nie kumam. Co tam robiłeś, co? Ja bym tego nie zrobił. Nie kumam, co nam to dało, że mogliśmy wejść na górę. W sumie chyba nic. Ale bida. Ale bida. I tu wchodzimy w jakąś taką właśnie rybacką bardziej. O, tu są ludzie Volkera już. Pracownia Kowalska. Dzień dobry, panie Walter. Kolejny klient? Czego potrzebujesz? Pokaż, co masz. A, czym się zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? Wyrabianiem narzędzi. Okuć do drzwi i krat. Obręczy do beczek. Mógłbym tak wymieniać dalej, ale nie chcę cię zanudzać. Jakieś miecze, topory, coś tego? Pokaż mi. Wybierz sobie. Ale beznadziejne ma szczerze. 35. Pasy ma za to. O. Pasy są spoko, nie? Tylko... Nie wiem, ja mam wrażenie, że te pasy są jakieś turbo drogie, nie? Turbo drogie są. I nie za bardzo wiem, czy jest sens, żeby... Wiecie, żeby je kupować. Pracujesz tu sam? Pracujesz tu sam? Tak. I powiem ci, że całkiem dobrze mi z tym. Przynajmniej nie muszę po nikim sprzątać. Narzędzia i materiały mam posegregowane, a po pracowni nie walają się puste butelki i stare ogryski. Z moim poprzednim czeladnikiem były same problemy. No cóż, takie życie można by rzec, co? Takie życie. To przecież nic nowego. O, tu gońcy z Archolos są, strażnicy miejscy. Kurna, jakie to miasto jest ogromne. Kurtyzany. Mroczne tajemnice to jedyne tajemnice tego miasta warte odkrycia. A z ich odkryciem wiąże się cudowna nagroda. Aha. No w porządku jakby. Spokojnie. Jasne, pewnie. Kto to chce osiłek? No tu będzie walka, coś czuję. Ej kurna, ale patrzcie. Ja przebiegłem taki kawał tego miasta i my dopiero dobijamy do portu. Dopiero teraz, nie? Ile tutaj jest rzeczy, ile interakcji do zrobienia. Ja pierdziul. O, przewodnicy, to nie chcę z nimi. Te statki, kurna szkoda, że tam nie widać nikogo, kto na nich stoi. Bo to dodawałoby smaczku, aktualnie to wyglądają... No wiecie jak wyglądają, no. Wklejone po prostu, nic więcej. I to tak dosłownie chamsko wklejone. To chyba na statku nikogo nie znajdziemy i niczego, nie? Dobra. Chciałem, że coś jesteśmy w stanie znaleźć, ale widzę, że nic z tego. Tam po prawej widziałem jakieś zgrupowanie ludzi i chciałbym sobie pójść zobaczyć, co tu się dzieje. Teraz te odcinki to te pewnie parę, dwa, trzy odcinki to będzie takie rozeznanie po mieście, tak widzę. Bo ono jest naprawdę gigantyczne, nie? Vego, Rekon, strażnik miejski, Ramona. Ej, ty. Czego chcesz, młody? Nie widzisz, że dorośli ludzie próbują tutaj załatwić ważną sprawę? I co? Może będę mógł pomóc? Może będę mógł pomóc. O co chodzi? Ty? Pomóc? A co ty byś mógł? Chociaż w sumie... Młody jesteś, rozsądny. Jak ci się zapłaci, to pewnie wykonasz zadanie w... odpowiedni sposób, co? Muszę tylko poznać szczegóły. To oczywiste. Najchętniej opowiedziałabym ci wszystko już tutaj, ale myślę, że jak rozwiążemy sprawę w koszarach, to będę miała mocne wsparcie prawne w, powiedzmy, dążeniu do celu. Tak, z pewnością. W takim razie... Idziemy do koszar. Do koszar? Honor robotnika. Co jest, kurna? Co tu się dzieje? Ja chyba wiem, co tu się będzie działo. Biorąc pod uwagę, że wszyscy są pod bronią, to my właśnie się wdupiliśmy w jakiś temat, że będziemy się chyba za chwilę bić z kimś, nie? W koszarach.
W koszarach to pewnie ze strażnikami miejskimi. Bo tak to wygląda, słuchajcie. Jakby to w tą stronę dążyło. Słuchajcie, ja sobie zapiszę to na tym drugim sejwie. Tak w razie W. O, i zwiedzamy miasto od innej strony swoją drogą teraz. Ale nie no, to miasto jest ogromne, nie? Ogromne. Mega mi się to podoba, nie? Ale z drugiej strony mnie to przeraża, że tego jest aż tak dużo. To jest aż tak duże, nie? Dobra, gdzie te koszary? Bo mam wrażenie, jakbyśmy biegli naokoło całkiem. Tutaj magowie ognia chyba są. Tu chyba Petra stoi, co? A nie, myślałem, to obywatelka po prostu. I podobnie ubrana jak Petra. Szkoda, bo myślałem, że będziemy mogli coś pohandlować tutaj fajnego. Tego typu w ogóle CT. Dobra, dokąd oni mnie prowadzą? Oprócz tego, że do koszar. O, koszary to chyba tu. O kurna. Co tu się wydarzyło teraz? Co się dzieje? Proszę o dokładne opisanie problemu. Oczywiście, już spieszę z wyjaśnieniami. Nazywam się Ramona i przybyłam ostatnio do tego zacnego, wydawałoby się, portu, żeby sprzedać swój towar, nawiązać nowe kontakty handlowe, poszerzyć asortyment o tutejsze produkty. Pomijam już problemy wywołane ostatnimi edyktami, przez które straciłam prawa do własnego statku i nie mogę wrócić do domu. Toczymy wojnę. Muszą być niedogodności. Rozumiem. Ale wszystko, co przywiozłam, było przenoszone na brzeg za pomocą dźwigu portowego. Na pewno kojarzycie. Prosiłbym o konkrety. Praca przebiegała bardzo sprawnie, aż do czasu, kiedy po przerwie moi robotnicy odkryli, że dźwig został uszkodzony. Skąd pewność, że został uszkodzony? Uniemożliwiło im to dalszą pracę? Dobra, spróbujemy tak. Uniemożliwiło im to dalszą pracę? Bardzo ją spowolniło, a zależy mi na czasie. Czym dłużej towar przebywa na statku, tym mniej cierpliwości mają tutejsi urzędnicy. Jeszcze chwila i zarekwirują moje dobra. Żeby wyrobić się, przy pierwotnych założeniach czasowych, musiałabym wynająć dodatkową ekipę robotników. Przenoszenie towaru ręcznie trwa bardzo długo, a w dodatku wszyscy narzekają na utrudnione warunki pracy i żądają podwyżek. Doprawdy, dla mnie to prawdziwy koszmar. Skąd pewność, że został uszkodzony? Skąd pewność, że został uszkodzony? Sprawdziłam osobiście. Brakuje w nim części koła zębatego. Mówiąc konkretnie, zostało wyrwane siłą. Było widać po sąsiadujących elementach. Wykonanie nowego koła, pasującego do reszty, to zajęcie bardzo czasochłonne i drogie. Przy takim opóźnieniu dodatkowe koszty mogą mnie zrujnować. Pora przejść do samego sedna sprawy. Mianowicie wiem, kto to zrobił. To ci, którzy stoją tu z tyłu? Tak, dokładnie. Nie mam nawet cienia wątpliwości, że to właśnie oni są odpowiedzialni za ten haniebny sabotaż. Masz na to dowody? Niestety, rzeczowych dowodów nie mam. Jednak ręczę słowem, że nie kłamię. Oskarżanie niewinnych ludzi jest poniżej poziomu. I robienie tego byłoby moją osobistą porażką. Kim są te osoby? Moi pracownicy. Rekon i Veigo. Proszę. Porozmawiam z nimi. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Oho. Dobra. Co panowie wiedzą o sabotażu dźwigu portowego? My? Nic. No, prawie nic. Może lepiej ja będę mówił, co? Jak chcesz. Dobrze. W takim razie na samym początku jasno zaznaczę. Nie mamy nic wspólnego z uszkodzeniem dźwigu. Owszem, nie lubimy naszego pracodawcy, jednak jesteśmy uczciwi. Dostajemy zapłatę za operowanie dźwigiem, nie jego uszkadzanie. Wielkość tej zapłaty i traktowanie nas przez szefową pozostawia wiele do życzenia. Ale na chłopski rozum, po co mielibyśmy sobie dokładać roboty przy ciągle takim samym wynagrodzeniu? Żeby mieć dłużej pracę? Kto według was uszkodził dźwig? Kto według was uszkodził dźwig? Z tej biednej okolicy ktoś. Tam same podejrzane typy są. Tak, dokładnie. Wielu tamtejszych mieszkańców dla zabawy mogło wykręcić to koło. Albo stwierdziło, że taka część jest cenna na czarnym rynku.
Nie wiem dokładnie, jak ci ludzie myślą. No ale nie posądzałbym żadnego z naszych robotników o takie działanie. Gdzie byliście w czasie, kiedy dźwig przestał działać? Zajęci byliśmy. Skrzynki tachaliśmy. Znaczy się, pracowaliśmy. Pozostali członkowie ekipy mogą potwierdzić, że nie mielibyśmy nawet kiedy uszkodzić tego dźwigu. Ramona oskarża nas o to, bo po prostu jako jedyni mieliśmy odwagę skarżyć się na złe warunki pracy. Chce się zemścić, to tyle w temacie. Najlepiej będzie, jak znajdzie się sprawca. Tutaj go nie znajdziemy, trzeba iść w plener. Pójdę, proszę się nie martwić. Bez dowodów nikogo się w tym mieście nie zamyka. Zanim jednak znajdę sprawcę, nie opuszczajcie Archolos. W razie czego musicie szybko wrócić tutaj, do koszar. Jasne? Jak słońce. Mamy wynajęty pokój w karczmie portowej. Więc jakbyśmy byli potrzebni, to będziesz mógł nas tam znaleźć. Dla ciebie drzwi będą zawsze otwarte. Dobrze, dobrze. Jak to mogą odejść wolno? Czy ja się przesłyszałam? Nie, nie przesłyszałaś się. I również zostań w mieście, dopóki ta cała sprawa się nie wyjaśni. Słuchaj, skoro zostaliśmy sami, to możemy porozmawiać jak ludzie interesu. To doprawdy nie do pomyślenia, że rozsądni ludzie muszą... Do rzeczy, o co chodzi? Widzisz, tamta dwójka już od dłuższego czasu działa mi na nerwy. Bez przerwy narzekają, podburzają innych robotników przeciwko mnie. Nie są też jakoś bardzo wydajni. Już od jakiegoś czasu chcę ich wyrzucić, ale potrzebuję ku temu dobrego powodu. Źle podburzyli moim pracownikom morale, więc mogą wykorzystać zwolnienie do dalszych partyzanckich działań. A co będzie dobrym powodem? Kiedy udowodni się ich winę, będą musieli zapłacić za wynajęcie ekipy przenoszącej towar. Zażądam od nich takiej kwoty, że w życiu tego nie spłacą. Dostarcz mi haki na tę dwójkę, a bez wątpienia ci się odwdzięczę. A co jeśli są niewinni? A jeśli są niewinni? Winni, niewinni, trzeba ich ukarać za całokształt. Ta sprawa może być świetnym pretekstem do przykładnego trzepania futerka. Pamiętaj tylko, że do spłaty moich kosztów zostaną prawnie zobowiązani dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć mocne dowody. Jak rozumiem, w razie czego mam pomóc tym dowodom się znaleźć? Ty to powiedziałeś. Pamiętaj tylko, że jeśli zaoszczędzę na robotnikach, to będę miała więcej pieniędzy dla ludzi, którzy dobrze dla mnie pracowali. Jakiś pomysł, co byłoby dobrym hakiem? Jakbyś na przykład znalazł koło zębate przy jednym z nich, zwłaszcza przy tym głupszym. Jak mu tam, Rekon chyba? Przydałby się też jakiś świadek. Tych akurat wyjątkowo łatwo znaleźć. Coś wymyślisz. Liczę na twoją inwencję. Zobaczę, jak to będzie. Tylko pamiętaj, młody, bądź rozsądny. Warto mieć we mnie przyjaciela. Bez wątpienia. Do zobaczenia. No to taka polityczna gierka wyszła z tego, słuchajcie tutaj. No nic. Detektyw Marvin będzie musiał się natrudzić. Ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!